I wracamy do studia Telewizja Republika Łukaszenkowski. Witam Państwa ponownie bardzo serdecznie. Teraz trochę spojrzymy na sytuację w Polsce, ale pod kątem czy w kontekście polityki europejskiej, bo też Europa patrzy się, na razie się przygląda temu, co dzieje się w Polsce. Na stronie niezależnej jest oczywiście także pomysł, żeby uruchomić Brukselę. Portal Niezależna publikuje apel i proponuje, żeby go rozsyłać, apel w sprawie zagrożonej demokracji w Polsce do europosłów i polskich, ale też tych europosłów, którzy wywodzą się z innych, z pozostałych 26 państw członkowskich, ale też do mediów zagranicznych. Wszystkie informacje są na stronie niezależna.pl dostępne. Od tego apelu zaczniemy, a w ogóle może nie od samej treści, tylko od tego, czy Bruksela takich apeli będzie chciała słuchać. Naszym gościem profesor Tomasz Grzegorz-Grosse, europeista, politolog. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie, dzień dobry. Jak Bruksela, jak europosłowie patrzą, bo niektórzy reagują, ci bardziej konserwatywni oczywiście, reszta na razie milcza. Jeżeli mówi, to mówi tak jak Manfred Weber, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, że w całej rozciągłości popiera zmiany wprowadzane w Polsce przez Donalda Tuska, bo one są demokratyczne i Donald Tusk robi jak najbardziej światłą robotę polityczną w Polsce. To jak Bruksela będzie patrzeć? Donald Tusk ma taką carte blanche, ma taki placet na robienie wszystkiego, co mu się żywnie podoba od Brukseli, że tutaj w Polsce? Generalnie rzecz biorąc tak, tylko musimy pamiętać, że Bruksela tak naprawdę nie traktuje tylko i wyłącznie nowego polskiego premiera, czy ten lewicowo-liberalny rząd, który przejął władzę w Polsce, jako swojego sojusznika politycznego, którego rzecz jasna wspierają w konfrontacji z tym, w cudzysłowie, autorytarnym, populistycznym, konserwatywnym rządem. Bruksela też stawia pewne konkretne zadania Donaldowi Tuskowi. Przede wszystkim chodzi o to, żeby on realizował politykę brukselską, robił szybko i sprawnie porządki po to, żeby wdrażać to wszystko, czego oczekuje Bruksela, poczynając od kamieni milowych, a skończywszy na różnych innych zadaniach politycznych, które stoją przed nami. Więc my tutaj musimy pamiętać, że ten układ geopolityczny, który rządzi Unią Europejską w centrum w Berlinie i w Paryżu, ale też pośrednio w Brukseli, on nie tylko bezinteresownie wspiera swoich, nazwijmy to, sojuszników politycznych, którzy mają podobne spojrzenie na różne sprawy, też wyznają te wartości liberalno-lewicowe i tak dalej, ale przede wszystkim to wsparcie w konfrontacji z PiS-em czy ze Zjednoczoną Prawicą nie jest bezwarunkowe. Tutaj chodzi jednak o to, żeby w zamian za to poparcie nowy rząd przyspieszył troszeczkę, jeśli chodzi o tą agendę europejską. I na sam koniec oczywiście tutaj nie chodzi tak naprawdę o praworządność. Praworządność jest traktowana przez Europę Zachodnią z wielką hipokryzją, w bardzo instrumentalny, upolityczniony sposób. Tutaj chodzi po prostu o to, żeby Warszawa, ktokolwiek by tutaj nie rządził, sprawnie i szybko realizowała zadania stawiane przez Brukselę. A jakie zadania stawia Polsce Bruksela? Co Donald Tusk będzie musiał szybko i sprawnie realizować, bo mamy pierwszą decyzję, czyli utrzymanie na kolejny okres do roku 2025 otwartych drzwi w ramach całej wspólnoty na towary i produkty i usługi z Ukrainy. No tutaj mamy całą listę, poczynając od tych tak zwanych kamieni milowych, które w istocie zostały uzgodnione i podpisane przez poprzedni rząd. No ale jak wiadomo, one nie są realizowane, przynajmniej w części, ze względu zresztą na różnego rodzaju uwarunkowania
wewnętrzne w Polsce. Wątpliwości chociażby Trybunału Konstytucyjnego, jeśli chodzi o konstytucyjność ustaw, które były forsowane właśnie po to, żeby te kamienie milowe jak najszybciej zrealizować. Więc tutaj jest oczekiwanie, żeby w tych wszystkich sprawach Donald Tusk przyspieszył. Po drugie, mamy pakiet migracyjny, który należy wdrażać. Wiadomo, z czym on się wiąże. Ale tutaj to się zatrzymajmy, bo tych kamieni milowych jest cała masa, żeby nie użyć innego słowa, ale one mają pewnie jakiś swój kierunek polityczny, nawet może polityczno-filozoficzny. W którym kierunku działań w ramach i kamieni milowych i innych regulacji, jak pakt migracyjny, oczekuje Bruksela? Co chce uzyskać dzięki temu w Komisja Europejska, Europarlament i biurokracja brukselska? No tutaj jest wiele szczegółowych spraw. Nie sposób mi tych wszystkich około 300 kamieni milowych po kolei omawiać. Ja tylko próbuję zwrócić uwagę na to, że one są szalenie kontrowersyjne z naszego punktu widzenia krajowego. Po pierwsze dlatego, że niektóre łamią konstytucję, ale rzecz jasna Bruksela się tym nie przejmuje. Chodzi o to, żeby je dostarczyć jak najszybciej. I to jest oczekiwanie stawiane Donaldowi Tuskowi. Druga rzecz jest taka, że Bruksela w wielu przypadkach kamieni milowych no łamie traktaty, łamie podział kompetencji, wchodzi bezczelnie w narodowe kompetencje. I to robi komisja. Czyli nawet nie poprzez wyrok TSUE, nie poprzez jakieś wielkie zabiegi tych podstawowych instytucji, tylko robią to urzędnicy, którzy nie mają żadnej legitymacji demokratycznej. No i na sam koniec, wiele spośród tych kamieni milowych jest dla nas niekorzystne. Tak jak to słynne KPO, czy powiązane z tym KPO żyrowanie kredytów dla południa strefy euro, które w każdej chwili może po prostu się załamać, bo ta sytuacja ekonomiczna na południu strefy euro, a tym samym w całej Unii Walutowej, jest bardzo niestabilna. My żerujemy kredyty dla tych na wpół bankrutów, byśmy powiedzieli, zombie krajów. I to jest po prostu dla nas, dla polskiego podatnika, niekorzystne. Podobnie jak te nowe podatki. Teraz, jak wiemy, na początku lutego dojdą kolejne nowe podatki, na które rzecz jasna Donald Tusk się zgodzi. I biorąc pod uwagę, jest cała gama, cały szereg bardzo niekorzystnych, wątpliwych z punktu widzenia polskiej konstytucji warunków, które trzeba jak najszybciej spełnić. Po pierwsze dlatego, że przecież Donald Tusk chce otrzymać fundusze europejskie i to jak najszybciej, a po drugie przecież on ma dług wdzięczności w stosunku do Brukseli i Berlina, którzy bardzo aktywnie pomagali mu w kampanii, a teraz de facto kryją go przed całą Unią Europejską w sytuacji, kiedy on narusza prawo i konstytucję. Tak jest obraz sytuacji politycznej, także w tej polityce unijnej. No to na koniec naszej rozmowy, panie profesorze, zobaczmy, co na to Prawo i Sprawiedliwość, które przez 8 lat rządziło, przez 8 lat na różne sposoby starało się albo walczyć, rywalizować, albo porozumieć się z unijną biurokracją. Jakie wnioski powinno Prawo i Sprawiedliwość wyciągnąć z 8 lat własnych rządów, ale także z tego, co się obecnie od miesiąca dzieje w relacjach między Polską a Brukselą? No, pan redaktor rzeczywiście zwrócił uwagę na to, że rządy poprzedniego gabinetu, czy gabinetów prawicowych, one były w szalenie trudnym momencie, nie tylko ze względów obiektywnych, czyli kolejne kryzysy, które były wyjątkowe z punktu widzenia intensywności i kosztów, ale przede wszystkim one były pod permanentną presją Brukseli, która oczekiwała dokładnie tego samego, o czym mówiliśmy w stosunku do Donalda Tuska przed chwilą. I w związku z tym tutaj podstawowe pytanie o charakterze geopolitycznym jest takie: jeżeli prawica kiedykolwiek chciałaby przejąć władzę, jakie są nasze główne interesy, jeśli chodzi o geopolitykę?
czym my powinniśmy być zainteresowani? W moim przekonaniu przede wszystkim powinniśmy pogłębiać, cementować współpracę w Europie Środkowo-Wschodniej za wszelką cenę, bo to jest dla nas jedyny kierunek wzmocnienia geopolitycznego. Po drugie, jakie są nasze cele strategiczne w relacjach z Unią Europejską? My nie powinniśmy dalej wzmacniać dominacji Berlina w Unii Europejskiej, tylko raczej działać konsekwentnie, nawet poprzez kolejne kryzysy, na rzecz zmiany tej nierównowagi. No i wreszcie ostatnia rzecz. To wszystko trzeba ubrać w pewne szaty retoryczne, narracyjne, żeby to było przekonywujące po pierwsze dla polskich obywateli, a po drugie dla naszych sojuszników. I te trzy kroki zostawiamy, wpisujemy do sztambucha Prawa i Sprawiedliwości i innych formacji konserwatywnych w Polsce. Profesor Tomasz Grzegorz Grossa, europeista, politolog, wykładowca akademicki Uniwersytet Warszawski. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie. A przed nami jeszcze jedno spotkanie, które będę miał dla Państwa przyjemność poprowadzić. Za chwilę naszym gościem będzie redaktor Jakub Pacan. Tak więc zostańcie Państwo z Telewizją Republika.